Dzień dobry, niedziela, 10 grudnia, odliczanie trwa, gdzie jest zero, nie ma zera, jest zero, proszę bardzo, witamy się z wami, Marzenka, widzę tam kwiatki, coś kombinuje, przestawia, dzień dobry, na dworze, u nas na dworze zima, jak widać, chociaż na termometrze pokazuje plus jeden, nie wiem jak tu na balkonie, w aplikacji plus jeden, o, a tu na minusie 0,1, no to można powiedzieć, że jest zimno. Śniadanie dla kuliczków przygotowane. Także teraz dla panów będzie coś pysznego. O, dzień dobry. Proszę, ojej, powoli. No. A jednak dobra pietruszeczka, jak jest mało kopereczku. No, także panowie wcinają swoje śniadanie. Czas na moje. Dzisiaj, jak widzicie, jajecznicy nie ma. Ponieważ kontynuujemy... O, Marzenka, sałatkę jadłaś? Tak, jadłam sałatkę. Sałatka z kurczaka wędzonego, wiem. Miałem wam wczoraj przepis podrzucić, zapomniałem, przepraszam. Zrobię to dzisiaj. A dzisiaj będzie ciąg dalszy wędlin z jarmarku, bo powiem wam, są tak pyszne z tym chlebem, że nie wyobrażam sobie, żeby zjeść coś innego na śniadanie. Tu już Marzenka, o. Dla naszych kuliczków drugą porcję. Ale one, już tam Micha przebiera. Ale one lubią suchenie. One bardziej lubią suche niż takie. Panom się coś poprzestawiało. I tak jak kiedyś uwielbiali mokre, nie? Tak teraz lubią, zjedzą, bo to widać, że jedzą. Ale jak widzą suche, to od razu do klaty wskakują i Micha jest pędzlowana równo. Siano uwielbiają. Nie wiem, może na starość. No to właśnie tak. Bardzo dobrze. Tak, one kiedyś siana nie. Każdy ale myśmy. Nas to pochwali. Ale siano zmieniliśmy. Kiedyś kupowaliśmy takie. Tak, a teraz. Importowane coś tam. Takie sianko, że aż pachnie. Tylko czekaj, tu trzeba też przegląd zrobić tego, Marek, bo wiesz. Ja tu zaraz przegląd zrobię i tu zniknie połowa. To jest jeszcze nie, to nie. Pyszne. Słuchajcie, to nie są wyroby takie, które się zepsują za dwa dni, bo one są suchutkie, bez wody, bez niczego. Ta szyneczka też. Ona jest już. Podstawa. No i dobra jeszcze jest, proszę bardzo. Ja teraz się biorę za śniadanie, robienie śniadania. Dzisiaj w ogóle się wybieramy do babci Lusi, tak przy okazji. Tak, co będzie na obiad, to nie wiem, niespodzianka. Jest odpust. Odpustowy obiad u babci Lusi, powiem wam. A ten czas tak szybko leci, że dopiero co byliśmy na odpustowym obiedzie u babci Basi, nie? W listopadzie. No po prostu zapyla tak, że 10 grudnia. No kto by pomyślał? Dobra, talerz przygotowany. Ja biorę się za krojenie, szykowanie, a potem szamanie. No bo co? Trzeba zjeść śniadanie. Z do góry mi wyszło. Ale coś mi na gardło siadło. Słyszycie? Miałem taką chrypę teraz. Jakbym nie wiem, co wczoraj w nocy robił. Śpiewał całą noc, ale nie śpiewałem, nie? No. Także życzymy wam miłego dnia i widzimy się za chwilę kilka. Aż mi się znowu rym był jakiś. Matko, już 10 dzisiaj, nie? 10, godzina 11. Grudzień, 12. 10, 10, 11, 12. Co? 12. O co ci chodzi? 12 miesiąc, grudzień. Aha, o to. Chwila, moment, proszę bardzo, śniadanie przygotowane. Bardzo proste, banalne, ale powiem wam, że ta słonina rewelacja. Na takim suchym chlebie masz na mówię, jak ty to umiesz jeść? No po prostu jakbym jadł ze smalcem, dokładnie to samo. Przecież smalec też ze słoniny, nie? Pyszny smaczek, tylko warunek jest taki, że musi być cienki plasterek. No niekiedy nie wychodzi cienki, no ale co zrobisz? Ciężko się to kroi. Dobra, także biorę się za jedzenie, tylko muszę pieprzem sobie pomidorki zrobić. Chleb też rewelacyjny. Żałuję, że kupiłem tak mało. Tak na spróbowanie zaledwie. Wilgotny jeszcze, fajny. Zatem smacznego. Panowie już proszę też zjedli częściowo swoje ścianko. Poobgryzane gałązki. George już się czyści, róbcie balansuje. A ja biorę się za śniadanie, także smacznego i widzimy się przy kawce. A kawka będzie z kubeczka, w którym się, jak wiecie, którego bardzo polubiłem, mianowicie kakaoko, którego nie ma. Już wiem, kubeczek jest w zmywarce, bo wczoraj była herbatka. A teraz czytam wiadomości. Na bogato masz. I jedna pani napisała, że Marek ustawiłeś złą datę, bo 14 dni do świąt. Wiecie, tu jest pokazana data, która dzisiaj jest, 10 grudnia. A nie 14 dni do świąt. No to może na dwojaki chociaż tu jest, 10 grudnia. Nie, no to jest ewidentnie jakby data w kalendarzu, nie? No, także w tym sensie to jest odliczajka, że odlicza nam nie do, tylko który dzisiaj jest, no, żeby było jasne. No, to jeszcze trochę czasu jest. Marzenko, słoninka? Nie, ja już... O, nie. Ale właśnie mówię, a smalec lubisz?
Z tego samego tak, jest zrobione. Ale to trochę inaczej. Tak chrumknie, delikatnie chrupnie. Nie. Akurat ty mnie nie uraczysz, no ale no, reszta by była super. A proszę, częstuj się. Nie, ja już zjadłam się na nie, także smacznie. A sałatkę? Tak, zjadłam sałatkę. Sałatkę muszę dać, widzi przepis. Przez śniadaniem jeszcze. Sałatka, tak, wędzoną kurczakiem. Naprawdę dobra. Dobra, pieprze, pomidorki i daję wam przepis. Pyszne śniadanie zjedzone, powiem wam, kosmos. Marzenko, czy życzysz sobie kawkę? I cisza. Nie, ja dziękuję, już czarno wypiłam, dosyć taki pokaźny kibel. Mogłem ci kupić ten litrowy. A ja tu już mam kubeczek przygotowany, wymyty. No i lecimy z kawą. Flat white, idealna kawka, także robi się. Szkoda, że nie kupiłem dwóch kubeczków, bym miał dwa na dwa różne miejsca. I by było. Jeszcze może będziesz miał kawę. Właśnie, słuchajcie, podaliśmy posta, że już cztery jarmarki za nami. Ale gdzie w przyszły weekend pojedziemy na jarmark? No trzeba, to już ostatni weekend. Nie, różne opcje, ale teraz trzeba przemyśleć to. Tak, no w tym roku, słuchajcie, chyba na pewno nie wypali Wrocław, to już jest jakby poza zasięgiem organizacyjnym. Natomiast gdzieś tu w okolicy to jest jeszcze kilka takich miejsc. Na przykład w Chorzowie też jest jarmark w przyszłym tygodniu. Ale tam jest mały raczej jarmark, nie? On nie jest jakiś pokaźny. Także czekamy na informacje. Piszcie, gdzie tu w okolicach Katowic są jakieś fajne jarmarki warte odwiedzenia. A nie kakałko, lecz kawa. No. Piękny kubeczek. Normalnie rewelacją, jak to powiedziałem, nachtop. Powiem wam tak, takiego zaskoczenia dawno nie miałem. Otwieram dzisiejsze okienko z kalendarza. No bo przywieźliśmy tu. Może okno. Okno, bo to ciężkie jak... Nie powiem co. No i słuchajcie, otwieram, rozpakowuję. Taki ładny papier. Ciężkie, mówię, czekoladki, ale chyba 2 kilo by mi marzę na kupia tych czekoladek. Patrzę, suszarka. Ja mówię, po co Marzena mi kupiła suszarkę, skoro ja suszarki nie używam? Albo opalarka nawet, teraz tak myślę. Słuchajcie, wiecie co to jest? To jest wkrętarka. No bo ja stwierdziłam. Ale jaka wkrętarka? Po prostu kosmos. Regulujecie sobie prędkość, jaką może to chyba działać. Ja nie wiem, co to jest do końca, muszę przeczytać. I tu różne tryby ma, wiesz? Ona nawet pulsacyjnie jakoś. Ale tak. Kto wkręcał pulsacyjnie? To ale ja nie wiem. No to dwie to, prędkości wiesz, tu są. To też jest dla ciebie teraz rozkmina, nie? Bo teraz tu patrzę i widzę, to nie są dwie prędkości, tylko jest przełączenie na wiertarkę i wkrętarkę. No. A tu się prędkość reguluje i pulsację, nie ocokam do końca. Może też ma jakąś wersję udarową, trudno mi jest powiedzieć. W zestawie jakieś wiertła. No nie wiem, czy dobre, czy niedobre. To się robić okaże, jak się będzie używało. Kabelek do ładowania. Tu są różne takie wkręty, podstawowe przynajmniej. No naprawdę, Marzena, ty to w tym roku chyba rozbiłaś bank. No, coś mi tak padło w oko i tak stwierdziłam, dobra, ryzyk, fizyk, może akurat. No. Czy jeszcze coś tam znajdę z tej marki? Nie, naprawdę, bardzo fajny sprzęcik. Wkrętareczka jest zgrabna, powiem wam, elegancka w domu, bo ta, co mam na tamtym, znaczy na remoncie teraz, to jest taka, wiecie, typowo to wkrętarka, akumulator duży, a to jest tak subtelne, że to możecie trzymać nawet w szafce normalnie, kuchennej. I wtedy wam żona nie powie, że co ty mi za graty trzymasz. Eleganckie, naprawdę super prezencik. Także ja już dzisiejsze okienko otwarłem, całe otwieranie będziecie mieć we vlogu, jak to wyglądało, jakie emocje, jak na grzybobraniu, powiem wam, ale zaskoczenie mega duże. A szkoda, słuchajcie, tego opakowania wyrzucać, bo kartonik... Proszę bardzo, taki piękny kartonik, wkrętareczka, wszystko co trzeba. Ja wiem, tylko wiecie, czego tu mi brakuje? Instrukcji obsługi. Ale w sumie... A, tu jest instrukcja! O, jak ładnie przyklejona. No bo to jeszcze było tu zamknięte takim czymś. Także my się teraz zbieramy. Szkoda, że nie mogę się pobawić moją wkrętarką. Bajer. A jak na wkrętarku? Nie, że to forma udaru, jest trudno mi powiedzieć, ale chyba nie, bo tutaj raczej mechanicznym by był. Chociaż tak wygląda tu z tego, widzicie? No ale nie wiem. Fajna, naprawdę super sprzęt. To już drugi w tym roku z tej kolekcji, ponieważ wkrętarka ta malutka, ta, jak to był wkrętak precyzyjny. I od ponad roku, albo nawet dwóch teraz myślę, mam taką zwykły wkrętać, śrubokręt elektryczny, też te marki i powiem wam, kosmos. Działa. Długo trzyma, akumulator tam ładuje średnio co pół roku. No
No wiecie, takie domowe, ja bym go może dzień nie użył, to inaczej. Ale na takie zwykłe, ten co pół roku go ładuje i jest naprawdę świetny. Dobra, pakujemy się, idziemy, ja jeszcze idę pozanosić do, właśnie, zanieść do komóreczki nasze zielsko. Tu przygotowane liście do wyniesienia, bo już na balkonie to straszyło lekko, nie? No jak może być śnieg, słuchajcie, Christmas, a tu jakieś takie zielone liście. Także tu już ten kącik się nieco zmienił, już jest taki odświeżony, puściutki, tylko lampki, no i tyle. Dobra, idziemy. A panowie śpią. Jeden królik w jednym kartonie, a drugi w domku. To są przyjaciele, nie? Dobra, obczaiłem, co to jest. Tutaj się reguluje, tak jak normalnie w takich wkrętarkach macie tu w tej okolicy, tej głowicy, gdzie siłę do kręcenia śruby, to tu sobie możecie regulować to w wersji elektronicznej i ona wtedy się blokuje, wstrzymuje obroty na kole, na konkretnym, że tak powiem, poziomie. Także obczajone wszystko jest. Proszę bardzo, coś zaczyna kropić deszczyk chyba. Nie zaczyna, tylko już pada. Także obawiam się, że albo w nocy przymrozi, będzie jutro lodowisko, albo jutro będzie jeszcze cieplej, ten śnieg, który jest na poboczach, po prostu zniknie. No to bezpieczniej, żeby się było okaże. Cieplej, nie? No bo jednak jakby to zamarzło, to... No, także zima już chyba odpuściła i wróci do nas na święta wielkanocne. Z dużym prawdopodobieństwem zresztą, bo to już norma. Nawet nie wiem, jak wypadają w przyszłym roku święta wielkanocne, czy w marcu, czy w kwietniu, albo w kwietniu, nie? Bo w którym roku były w marcu? Co, jakoś tak daleko nie wybiegłam. W którym roku były w marcu, dobrze mówię? Chyba tak, bo rok temu były pod koniec kwietnia jakoś, nie? No wiecie, to jakoś tam zawsze, to jest akurat ruchome święto. No także my jedziemy teraz do babci Lusi na odpust. Pana spotkanie rodzinne, o, długo nie było takiego spotkania, nie? Jakoś tak wyszło. Także teraz będziemy świętować. Dzisiaj druga niedziela Adwentu. Jutro trzeba odpalić ten nasz adwentowy świecznik. No bo tak to chyba można nazwać. Trudno do wieńca nazwać, jak to jest na takim kawale drewna. Świecznik, nie? Tak. Także to będzie jutro. Jutro, słuchajcie, wracamy do remontu, a jutro startuje remont przedpokoju. Ja już jestem tak podjarany, podekscytowany, że nie umiem się doczekać, aż on będzie gotowy i mam na to zaledwie 5 dni. Tak sobie zaplanowałem i tak to ma być zrobione, ale boję się, że życie znowu coś pokrzyżuje, coś się pomiesza. Tam jeszcze muszę odnaleźć te jedne kabelki odnośnie do tego oświetlenia, bo potrzebuję tam prąd z racji tego, że tam będą nowe lampy. Już są dokupione, praktycznie przyjdą, ale po świętach, w styczniu. Bo trzeba na nie tak długo czekać, a muszę tak w marzence nie zasłaniać. W każdym razie, no, mam nadzieję, że będzie wytapetowane, zrobione. Dzisiaj jeszcze muszę poczynić pewne zakupy związane z tym remontem. No jutro listwy robimy, nie? Ja wiem, no ale to jutro, wiesz, listewki, bzyk, bzyk, bzyk i resztę działamy, nie? Ja już przed pokój wchodzę. Trzeba tam pozagipsować wszystko pojutrze. Nie, no po prostu muszę przyspieszyć, bo wiecie, już w piątek wychodzę i kończę sprawy te, tak jak wspominałem, remontowe przed świętami. Już nie będziemy od następnego tygodnia tam nic kompletnie dłubać, jedynie posprzątać, no i tyle. Ale no ja czekam jeszcze na zasłony. No chyba w tym tygodniu przyjdą, no bo taka był czas realizacji, 5 dni roboczych. No, to było super. No, także zawisną, no i wtedy wiecie, tu też będzie można popracować nad zasłonami w końcu i nie trzeba będzie je dziennie przenosić. Tak zaniedbane teraz. No tak to w życiu jest, no. To jest tak jak chcecie z przyjaciół, nie można mieć 10 przyjaciół, nie? Bo zawsze się coś posypie. Nie można mieć, no tak to jest, no niestety. No tak. Jednego, a dobrego. A jeszcze jest taka zasada. Chcesz mieć przyjaciela dobrego, nie chadzaj często do niego. No. Ty to już jedziesz po bandzie? Nie, no to też jest taka dosyć zdrowa zasada, ja myślę. No właśnie, wszystko jest zdrowe. Jedziemy i widzimy się później. No i już po wizycie u babci Lusi i dziadka Antka. Teraz jeszcze szybki skok do sklepu, bo dzisiaj jest sklep otwarty, niedziela handlowa, więc przy okazji kupimy. Miałaś sobie na jutro tam coś do szkoły chcę kupić. A ja jeszcze kupię płyn do spryskiwaczy, bo niestety jest zero. Ja już się cały zużył, a znając życie, to jak go teraz nie kupię, to go sobie będziemy kupować przez najbliższy tydzień co najmniej i jeździć tak, że tak powiem, w ciemno na oparach. Dobra, to idziemy, kupimy co kupimy, idziemy do domu, jakaś herbatka się przyda, bo już człowiek się tak przejadł, powiem wam, że mi się koguty głupo robiły. No, może coś ciekawego znajdę? Nie, nie będę szukał. I od razu mi się rzuciła w oczy, proszę bardzo, wanilia. To kupię dwie laseczki, po ile jest? Po 9 zł taka laseczka. Dwie się przydadzą jak nic do wypieku. Popatrzcie, co tu jest.
świąteczne wino, a to nie jest to. Pralin, czekoladę, ile to jest? O, jest, szyszki z likierem, złoty 69. No to słuchajcie, nie ma takiej opcji. Szukam woreczka i kupuję, nie? Momencik. Idę wziąć po woreczek. I nałożymy sobie trochę po 60 zł 70. To chyba tańsze niż ostatnio kupowałem. Bo chyba były troszkę, tak mi się wydaje, ale nie wiem, mogę się mylić. Także wezmę. Dobra, bierzemy. Proszę bardzo, 16 szyszek czekoladowych, bo te najlepiej schodzą. I 4 takie adwokatowe wziąłem. Do tego jeszcze ta wanilia. Nie wiem, tak rzucę okiem, bo powiem wam, widzę, są różne ciekawe rzeczy, nie? Ale czy coś by mi jeszcze wpadło w oko? No chyba nie. Dobra. To cóż. Idę dalej. Wróciliśmy już do domu. Herbatka zimowa będzie za chwilę robiona. Już wszystko przygotowane. Jutro muszę chyba podjechać, albo pojutrze, do sklepu po cynamon, bo powiem wam, że mieliśmy całe takie opakowanie i już został jeden aż. Wszystko zeszło, a trochę tego tutaj było, także trzeba będzie kupić. Marzena się mnie pyta, po coś kupił ten laski wanilii, czy do cukru? Ja mówię, o nie, nie, do pieczenia. Idealny będzie ten cukier waniliowy do ciasteczek, znaczy do pierniczków. Słyszycie? Chyba mi taka siadła, że masakra po prostu. Marzena też mówi, że ją coś, nie? Ci siadło. Nie słyszy mnie, teraz mam słuchawki na uszach. Dobra. Słucha? Mówię, że też mówisz, że ci siadło coś na gardło, jakaś chrypa. No też, coś kurczę. Właśnie robię herbatkę, teraz to się rozgrzejemy trochę. Chociaż ja nie zmarzłem, no ale nie wiem, jakoś tak... Nie, nie, to nie chodzi o zmarznięcie, coś też takie mam. Jakieś syfy latają w powietrzu. Dobra, bierzemy się za robotę i potem się... Dzień dobry, poniedziałek, 11 grudnia, do świąt pozostało już tylko 13 dni, po prostu czas płynie nieubłaganie. U nas na dworze jest 4 stopnie powyżej zera, śnieg się topi, a gardło mi siadło, także im nie musiało to dopaść, chociaż gardło mi jako tako nie boli, tylko chrypka jest, no i taki głos lekko zjechany. Ale zaczynamy ten dzień, zaczynamy nowy tydzień i jedziemy teraz aktualnie na remoncik. Pierwotnie dzisiaj mieliśmy jeszcze piec pierniczki, katarzynki, ale czekamy na foremki. W niedzielę kupiłem, no i jutro ma teoretycznie ona przyjść, więc będziemy wykrawać tak jak trzeba katarzynki. Dzień dobry. Dzień dobry. No Marzena mi tu nie dała, wiecie, możliwości, że tak powiem, wymiany na jakąś inną foremkę, bo mówi katarzynka to katarzynka. Więc tak będzie. No ale nie szukam u siebie, ale nie mam takiej. No mi się wydaje, że myśmy kiedyś taką mieli, ale może mi się tylko wydaje, nie? No, może mieliśmy, ale... Małą albo coś. W każdym razie dzisiaj nie pieczemy, jutro pieczemy pierniczki, a dzisiaj koncentrujemy się, tak jak mówiłem, na remonciku. Oby jak najwięcej się udało zrobić, oby nie było niespodzianek, no ale to jak zwykle życie pokaże i tyle. Dobra. Życzymy wam miłego dnia i... Na pewno się jeszcze odezwiemy nie raz. Ale głos jak w radio. Proszę bardzo, przedpokój już wyczyszczony, przygotowany do remontu. Tu jeszcze została mi do zdemontowania jedna lampa, tu już zdemontowana. Także biorę się za chwilę za nią. Lustra już jak widać nie ma. Odsłoniła się cegła. Dzisiaj będę ją też gruntował, czyścił, gruntował. Tu wszystko powynoszone, a tu proszę bardzo, robi się śniadanie. Dzisiaj na śniadanie pyszne bułki z polędwicą podano. Do tego herbata. A możliwe, że z Nikiszu. No. Z Nikisza. Tu proszę bardzo, też już Marzenka odpaliła drugą świecę. Druga niedziela adwentu była wczoraj, więc dzisiaj się odpaliła. W piecu już też się pali. Jest przyjemnie, milutko. Także ja teraz biorę się jeszcze za demontaż tej jednej lampy i śniadanie. O, jeszcze te lampki muszę zamontować tu, ale to jest moment jeszcze pościągać. Tego na razie nie demontuję z racji tego, że nie ma takiej potrzeby. No i zaczynamy działać. No, mam nadzieję, że pójdzie szybko, sprawnie i efekt będzie. No, jeszcze mieliśmy robić. No ja wiem, ale to ja sobie po kolei to robię, nie? Aha, czyli najpierw tu zaczynasz, nie listwy. Tu, to mi się będzie suszyło, wtedy mogę listwy robić, nie? No. Logistyka.
Dokładnie. Ściana już przygotowana, wszystko ładnie wyczyszczone. Cegła została odkurzona przed chwilą, także biorę się za gruntowanie, żeby ją, że tak powiem, odświeżyć. A potem biorę się za te wszystkie dziurki, nie dziurki, gipsowanie, no i czyszczenie tej ściany. Potem, nie wiem co dalej będę robił, tu już zamontowane lampki są, tak postępują. Już mi się tak ciepło zrobiło, że się musiałem z lekka porozbierać, bo pomimo tego, że jest chrypa, to ciepło jednak jest. Dobra, biorę się za robotę. A Marzena poszła szukać wieńca, ale fryz mi się zrobił zarąbisty. Dzieje się. U nas właśnie Marek zagruntował ścianę. Nie zjadł śniadania. Gdzie to jest śniadanie? Tam. Ach. To jest cały Marek. Jak ma misję, to nie je. Ale ściana już pięknie się prezentuje, jak ona jest wyczyszczona. Oczywiście to jest teraz wszystko mokre. Jak wyschnie, to... A co będziemy teraz robić? Światło zrobiłem, bo muszę włączyć. Musisz je sobie. Dobra. I teraz byłam na... Przyniosłam. Raz... Nie, te trzy. Raz, dwa, trzy. Zaraz to rozpakuję i zobaczymy, co tu jest. I mam taką nadzieję, że tutaj jest ten wieniec, którego poszukujemy. Najpierw byłam w komórce, bo mamy takową, ale tam grzebałam, nic. Potem poszłam na strych. Tam też trochę jest rzeczy. No wiecie, komórka, strych to są takie miejsca do przechowywania, nie Marek? No, coś mi się takiego podziało teraz na głowie, dobra. A nieważne, także na strychu byłam i tam wyłowiłam trzy torbo worki. Mam nadzieję, że tam będzie ten wieniec właśnie tak, jak mówię, którego szukam. Za chwilę to tu wszystko rozpakuję. Pobrudziłam się przy okazji, dopiero się teraz przebrałam. No ale dobra. I zobaczymy, co tam jest. Może część rzeczy posegreguję, coś, co da się jeszcze wykorzystać na dekorację świąteczną. Także robimy kawę, Marek. Czas na kawę? No, kawa może być. Może być kawa, bo ja już kawkę mam. Pyszna, czarna, parzona. Kurczę, coś się dzieje dzisiaj, ale dobra, przy remoncie może być, nie? Dobra, to jedziemy. Marek montuje światełko. Tak, bo będę wyłączał światełko. Tak, dzisiaj obiad jemy tutaj. Ja już obiad mam już zaplanowany. Do obiadu, czyli do karminadli wlecą buraczki, tu mam jeszcze od babci Basi i będziemy odgrzewać sobie taki sos, czekajcie, grzybowy, grzybki na gęsto, także do tego, oczywiście bez Michasi, bo ona nie lubi takich grzybowych rzeczy. Nie, właśnie polubiła grzyby ostatnio. Tak? No. A to ci nabina. Także spróbuję, jak będzie chciała. Kartofelki, karminadle, ale to będę robiła tak za jakieś kilka godzin, żeby były na świeżo. Zjemy tutaj obiad. Michasia przyjdzie ze szkoły, zjemy i będziemy wtedy dopiero się zbierać. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo gdybyśmy przyjechali dopiero do domu, powiecie jakiś, to obiad o 5. Także no, na pewno to lepiej wychodzi. Tymczasem biorę się za rozpakowanie tych rzeczy, które przyniosłam. Sama jestem ciekawa, co tam jest, bo nie wiem. Wszystko rozpakowałam, co przyniosłam, ale niestety nie mogę odtrąbić sukcesu, ponieważ nie ma tego, czego szukałam. Jest mnóstwo innych rzeczy, zaraz Wam pokażę, bo sporo tego. Mam to z różnych, wiecie, worków, folii i tak dalej. Gnomowa rodzina czy skrzatowa, sporo też tu tego było. Jakieś takie drobne ozdoby. Takie jakieś rzeczy, nie wiem. Słuchajcie, czy jeżeli zrobiłabym taki manewr, zaraz zobaczymy, i zrobiłabym coś takie machniom, czy to mogłoby tak być? No nie wiem. Może by to w jakiś sposób tutaj ożywiło. Kilka mam takich gałązek tutaj. Wieniec jeden, wieniec drugi i to nie są te, o które mi chodziło. Ten wisiał u nas na drzwiach. W tamtym roku, ten jest jeszcze starszy, ale jest ładny, piękny, podoba mi się. W tym wieńcu, jeszcze w środku była taka wstęga, wiecie? Nie podoba mi się. Tak jest o wiele lepiej. Dobra. Dobra,
to odzyskane. To jest coś fajnego. Zaraz wymienię baterię i wam pokażę, jak to działa. Także, w sklepie jest bardzo. Ale jedna rzecz. Dobrze, że przyszedłeś, Marku, wiesz, co ja znalazłam? Na strychu. W takim worku z takimi, wiecie, jakimiś pierdółkami, ozdóbkami. Czytam. Nakrętka sześciokątna, ocynkowana. Proszę. Dalej. Czytam. Patrzcie na jego minę, nie? Dalej. Podkładka płasko ocynkowana. Trzecia. A, bo to robisz na choinkę. Torebeczka. Podkładka płasko ocynkowana. No i co ty na to? Dlatego tak jest świat skonstruowany, że są kobiety i mężczyźni. A co to ma wspólnego z tym, że to było prostu włożone w ozdoby choinkowe? I jakieś takie, ja tu słuchajcie, otwieram torebki papierowe, ile to leży z 2 lata tam? Zobaczcie, jak się ładnie prezentuje. No ja właściwie nie wiem, to jest budka telefoniczna, nie? To jest coś takiego... Nie, to jest budka telefoniczna i tam jest ten... Żołnierzyk, tak, dziadek do orzechów, choinka i słuchajcie, na 3 paluszki. Tak to działa, to się pięknie prezentuje, a może ja to z tym pójdę gdzieś? Jakieś miejsce magiczne. O, może na tym tle wam pokażę. Wow, no coś pięknego. No i tak to sobie działa. Można to wyłączyć oczywiście, a można też, tu jest, czekać taki przycisk timer. O, także czasowe i wyłączy się samo. No, coś fajnego. Chyba w tamtym roku w TK Maxie żeśmy to kupili. Tak? 2 lata temu. O, w piecu się pali, tak stanęłam przy tym piecu i takie ciepełko mnie ogarnęło. Marek, zobaczcie, cały Marek, nie? Gryza zrobi, każda idzie dalej. Każda minuta jest na wagę złota. Sorry. Ale najważniejsze, Marek jest zadowolony z tego, że jest co? Odzyskany prąd, znalazł się. Tutaj jest, jest, tam było grzebańsko. Nie było prądu na tych ścianach, na tych, a tu ważne lampy przyjdą. Tak, bardzo ładne, klimatyczne, jak tu będzie ładnie, nie? Zrobione. Takie lampy, które myślę, nie było, nawet byśmy nie myśleli, żeby takie lampy kupić. Ale taki bardzo, kształt, słuchajcie, będą pasowały, bo kształt jest może bardziej taki, no powiedzmy sobie do starszego mieszkania. No, znaczy starszego. Klasyczny, ale właśnie łączony z nowoczesnym, także taka gadka, to przyjdą, to wam pokażemy, ale to nie? W styczniu przyjdą, wiecie? W styczniu przyjdą, także... Bo na wszystko trzeba czekać. Tak jak ja bardzo czekam na... Wiedzieć. Nie no, na wieniec to już nie, bo zaraz go pójdę szukać, ale na zasłony. Na to też bardzo czekam, bo chciałabym już je tu zawiesić. Ja zresztą muszę już tutaj te zasłony zabrać, żeby tam zabrać się za okno. No i co? Jak to się prezentuje? Powkładam resztę. Marzena tu szaleje, szuka, wynajduje. No niestety to, co miała znaleźć, nie znalazłam. Pójdź jeszcze do komórki, gdzie ale indziej. Już, tam, pod innym adresem. Bo nic. Nic nie ma, a tu proszę bardzo, wszystko już ładnie zamontowane. Teraz będzie gipsowanko. Matka, robione. Słonie. Ten krem? No do rąk. Ojej. Trzeba smarować, bo powiem wam się, że się ręce trochę. Ale super. Maślą. Jak weszłam to od razu, ale nic nie znalazłam. Tylko się obrudziłam. Jak nie znalazłeś? Proszę, ile pięknych rzeczy ale znalazłeś. Znowu byłam drugi raz i też nic nie było, nic nie było. Także w tej komórce to też trzeba zrobić taki porządek, że... Znaczy i na strychu. Ja. Tak, dzisiaj idę tam. Ja tam pójdę. I on musi tam być, bo to nie jest szpilka. Ja po prostu... I jeszcze był w dużym kartonie. W dużym, naprawdę. I dzisiaj go tam znajdę i ci udowodnię. Dobrze, a w tle ważne wydarzenie dzisiejszego dnia, słuchajcie, polityczne. A tak, odsłuchujemy, wiecie. Jedni kończą, drudzy zaczynają. Zawieszajmy. Tak, słuchajcie, ten wieniec zawiśnie. Tak, on pięknie, słuchajcie, wisiał zawsze u nas na drzwiach. Sąsiad dziadek go zresztą wieszał. Do tego będzie piękna czerwona kokarda. Nie ta, ale nie ta, ja mam lepszą. No tam. No ta, piękna jest. To jest ta sama, tylko... Nie ma, Żenko, bo ta jest zrobiona przeze mnie. Na szybkęsa. Ile kołkurzona. No ale jest to mniej więcej ten styl. Ładnie będzie wyglądał. Straszne, można jeszcze takie lampki, słuchajcie, zamontować. Wow, ale by było... Te lampki są w ogóle boskie, słuchajcie, one przypominają mi stare lata. No kiedyś były takie żarówki, nie? Na choince. Tu masz na jakieś choinki, coś tam wysypać. Nie no, wiesz co, bo znajdywałam tyle rzeczy. Wiesz, co to zrobiło teraz? Nie no, to działa. Działało. Przynajmniej to działało. Ooo. Na każdy ma inną fazę. No popatrzcie, tu się robi sklep z zabawkami. Nie, to jest gnomowa kraina. A, gnomowa. I my te 2 gnomy, ten... Tu my trzeba batery wymienić, tej kuli. Dobra, ja tu ogarniam. A ja idę gipsować, słuchajcie. A ja nie, ja mam, słuchajcie, wszystko zgodnie z planem, wszystkie... O, jak tu głośno, co się dzieje, Marek rozwala mieszkanie. Słuchajcie, demontuję coś, co montowałem 15 ponad lat temu z wielką pasją.
Tak, a jaką radością po prostu czekam na to, że to zniknie, bo to było tak ohydne. To był taki próg, nie, to nie był próg. To była taka forma, powiedzmy, listwy. No bo kiedyś nie było takiej listwy. Przypodłogowej, która no, ciągnęła się tutaj od pokoju aż tam po drzwi wejściowe. I po dwóch stronach to był, właściwie co to było? To była taka... Listwa aluminiowa. Konstrukcja, tak, to nie była listwa aluminiowa, a ten, tamto wiesz, gipsowe coś tam, połączenie różnych materiałów, wyglądało to okropnie, a było tak niepraktyczne, powiem wam. Po prostu bardzo źle się to czyściło, wycierało, kurzu tam osiadało, to miało, wiecie, grubość dosyć sporą. Także ja jestem bardzo zadowolona z tego obrotu sprawy. Kolejny etap. Trzeba dodać jedną rzecz, mnie widać? Tak, tak, widać. Że w latach, jak myśmy to remontowali, nie było czegoś takiego jak elastyczne listwy, cudawianki. Teraz to kupicie niemalże wszystko. Wiadomo, ceny są różne. Ale wtedy trzeba było sobie kombinować samemu. No i wiecie, gipsem się wypełniło i takie było. No było takie, ale naprawdę to było tak niepraktyczne, no, jak ja to... Ale 15 lat przeżyłaś. No przeżyłam oczywiście i na początku było bardzo fajnie. Wszystko na początku, jak jest nowe, to jest super ekstra, ale... Właśnie, w trakcie lat to wszystko, no niszczeje, no jakby nie było. Trochę to było też popękane, ta konstrukcja, no nie wyglądało to fajnie. Mam nadzieję, że listwy, które przyjdą na to miejsce, zupełnie odmienią też wizerunek podłogi. Jeżeli chodzi o listwy przypodłogowe z tamtej strony, dzisiaj mieliśmy to robić. Także chyba dzisiaj te listwy nie zostaną tam położone w pokoju. Tak, spokojnie, one będą dokończone. No na pewno, tylko dzisiaj nam się tu troszeczkę tak przedłużyło i ja... Nie, no tutaj dobrze wszystko idzie, tylko... Wszystko idzie dobrze, dobrze, dobrze. Także do obiadu. Zaraz będą ziemniaczki. Tu jest sucha bułka, którą sobie namoczę. Ale nie uwierzycie, co znalazłam. Co znalazłam? Szukałam tego po prostu, bo... tak. Kto szuka, ten znajdzie? Może? Szukałam tego na strychu, w komórce. I mówię, nie, teraz biorę się jeszcze raz za szafę. I słuchajcie, w koszu, który był... w koszu takim na buty, bo ta szafa ikeowska nasza tam. W koszu na buty dwa takie kartony zastreczowane czarnym streczem. No, wyciągam je. Już widzę ukradkiem, tak, tak. Także chyba dzisiaj te listwy nie zostaną tam położone w pokoju. Tak, spokojnie, one będą dokończone. No na pewno, tylko dzisiaj nam się tu troszeczkę tak przedłużyło i ja już... Nie, no tutaj dobrze wszystko idzie, tylko... Wszystko idzie dobrze, dobrze, dobrze. Także do obiadu. Zaraz będą ziemniaczki. Tu jest sucha bułka, którą sobie namoczę. Ale nie uwierzycie, co znalazłam. Co znalazłam? Szukałam tego po prostu, bo... tak. Kto szuka, ten znajdzie? Może? Szukałam tego na strychu, w komórce. I mówię, nie, teraz biorę się jeszcze raz za szafę. I słuchajcie, w koszu, który był... w koszu takim na buty, bo ta szafa ikeowska nasza tam. W koszu na buty dwa takie kartony zastreczowane czarnym streczem. No, wyciągam je. Już widzę ukradkiem, tak, tak. Także jest. Znalazłam go. Za chwilę się za niego zabieram. No, to jest to. Także zaraz wam pokażę. I jeszcze, bo tak Marek piszą mi tutaj szybko, wiesz, na bieżąco. Marzena, to cokół jest. Cokół. Dla jednej cokół, dla jednej listwa przypodłogowa. Dobrze, dla nas to była listwa przypodłogowa. Także sprawdzę zaraz ten wieniec i pokażę go wam. No bo po prostu aferę zrobiła, że szuka i szuka, znaleźć nie może. Znalazłam i już pokażę. Proszę, jest piękny, to znaczy, no na pewno teraz odezwą się, no różne głosy, ale wymyśliła, ojej, nad czym się tu zachwycać. Słuchajcie, położę go na razie tutaj na podłodze. On ma, czekajcie, chyba z 2 lata. No i na stole tym w salonie, na tym stole kuchennym, no w tamtym mieszkaniu, pięknie się prezentuje naprawdę i jest super. Tak, mnie się podoba, oczywiście jest sztuczny w 100%, plastik, ale ładnie się prezentuje i biorę go dzisiaj ze sobą.
tam położymy na stole środek świeca i zobaczycie, jaki będzie fajny klimacik. Już to mamy sprawdzone, bardzo fajnie się prezentuje i jest, ale się cieszy, radochę ma. No i właśnie o to chodziło. Tak. Dzisiejsze tempo nawet mnie zaskoczyło, bo nawet nie przypuszczałem, że będę już dzisiaj co? Gruntował. Środek gruntujący już przygotowany, ściany wszystko są przegipsowane, wyszlifowane. Wiadomo, są takie miejsca, gdzie jest grubo gipsu, bo jakieś dziury były albo coś, no to już poczeka do jutra, także z tym nie będzie problemu. Ale tak jest wszystko tu gotowe, przygotowane, no po prostu tempo idealne. A tu się aż taki pogłos zrobił, nie w tym przedpokoju, Marzena? No, także będziemy teraz to, znaczy ja to będę teraz malował, jak to przemaluję wszystko, zagruntuję, to jeszcze dzisiaj, chciałbym dzisiaj jeszcze po obiedzie zamontować tą ramkę z tym tabletem, tu oto, już pan przełożyć na tej ścianie, tu już jest wszystko przygotowane, także tylko kwestia wycięcia otworu, włożenia zasilacza, wszystkiego i zamontowanie, także tylko tyle. Ja tu gruntuję, ale zapachy, jakie do mnie docierają, powiem wam. Matko, takie mielonice, czy jak to było? Mielone. Słuchajcie, przepis na kotlety mielone u nas znajdziecie, bo robiliśmy już, z tego co pamiętam. Ale zobacz, jak mi się już wypaliła ta patelnia. No, ale Ilona już ma lat. No, też jest wiekowa. To już jest wiekowa, słuchajcie, buraczki. Patelnia. Buraczki, do tego będą kartofelki. I pyszny obiad za chwilę będzie. Tu już wszystko przemalowane, zagruntowane. Idę w drugą część przedpokoju. No i koniec na dzisiaj z tych takich robótek ręcznych, że się tak wyrażę. Kartofelki już widzę uciekają z garka. Naprawdę, muszę je zmienić. A Marzenka widzę wymieniła te. Nie wymieniałam. Nie wymieniałaś nic? Nie. A, bardzo ładnie świecą. Na dzisiaj wszystko zrobione, skończone. Prezentuje się pięknie, chociaż wygląda jeszcze brzydko. A teraz idziemy do Marzenki, bo Marzenka ma ten czas jaki? Otwierania kalendarza swojego okienka. To dzisiaj opieram, jutro nie razem? Nie, jutro ty. Znaczy jutro ja. Dzisiaj jest który? 11? 11, patrz, już tu widzę. Już jest? Już się przygotowałam. Nie, nic nie. Ja tego nie ruszałem nawet. O, to będzie coś. To zanim Marzenka to rozpakuje, to wam jeszcze pokażę, tu takie cuda powstały. Marzenka znalazła kolejny wieniec, no i go tak ułożyła jeden na drugie, no i nawet w miarę z tą świeczką wygląda. No, świeczkę wczoraj sam, że tak powiem, zrobiłem, bo Michaśka jeszcze miała dużo wosku, miałem pojemnik, knoty też miała Michaśka, więc zrobiłem i taka duża świeca tu wpadła. Bardzo ładnie wygląda. O, chyba muszę ostrożnie się odsłużyć. Co? Coś czuję, że to jest takie, coś czuję, że to ma uszko. Zapakowane jak ta lala. Na bogato. Na bogato, żeby tylko nie zobaczyć. Zaraz. O, jaki ładny kubeczek. No to jest świąteczny kubek. Ale ładny, taki klimatyczny. Z Mikołajem. Super. Z konikiem. Ale fajną ma pojemność. Lubię takie duże kubeczki. No i będzie idealny na kawę. Ale chyba zostawię go tu, co? A tu jak chcesz. Nie wiem. Chyba go jednak wezmę. Dzisiaj sobie zrobię fajną herbatę w tym kubku. Myślę, że kawę. Ja to kawę, że się napiję. Nie, już dwie piłam, także no chyba, że bezkofeinową to. Ale bardzo ładny, dziękuję. Super. Ten motyw gdzieś mi... No jest. Tu. Nie, ja wiem, ale... Tutaj jest taki konik. A popatrzcie, tu już znikło. Była budka telefoniczna, budki nie ma. Ktoś zadziabał budkę. Kto zadziabał, Marzenko, budkę? Komuś budka wpadła w oczko. Pokaż jeszcze tą budkę sobie. A mogę się załączyć. Bardzo ładna jest. Okay. Poczekaj. Ja tu zrobię mały pstryczek. No i wróci do Michała na biurko. Oczywiście tam. O. No, a dwa lata temu chyba ale była. Ale pięknie wygląda, naprawdę. Od sąsiada dziadka chyba nie była. I wiecie, co jest fajne? No bo jak są te takie... kule. Szklane kule, przepraszam. No to musicie potrząchać. No i to opadnie. Chwilę jest i to sobie opada, no i koniec, nie? A tutaj cały czas to jakby... No, no bo no tutaj nie jakby. Napędza, o widać, tak. Że tam jest...
strumień wody i tak sobie to wpłoczko. Pięknie to wygląda, no mieni się, no i tak słodko, jej, kraina baśniowa. No dobra. A tu już proszę bardzo, tablet zamontowany na ścianie, wszystko ładnie w ramce leży, idealos, tak będzie można wszystkim sterować, między innymi oświetleniem w całym mieszkaniu, ogrzewaniem, radio będzie można puścić z tego i różne cudawianki, ale to jeszcze wymaga chwili czasu, żeby to wszystko połączyć, popodłączać. Na razie to tylko światło i radio. Ogrzewanie jeszcze nie, bo trzeba tu małe, że tak powiem, zrobić myki, żeby to mogło wszystko wspólnie działać. To co, idziemy? No, ja się to chcę wziąć, to nie bierze, nie? W końcu jej. No, a jutro przyjdę i jutro chyba, słuchajcie, będzie malowany suficik. Będą malowane tu już, widzicie, przy ścianach pasy, żeby na łączeniach ładnie wyszło. Także to będzie robota na jutro. No i co, pojutrze będzie marzonko, można w środę, elegancko by było, nie? Jakby w środę można było to, ten, ale tu dziwnie się patrzy, tak, tu taka ciemność, jakby takie dziwne światło jest. Jakby to można było w środę tapetować, to by było super, powiem wam. Byśmy się wyrobili idealnie, no. Cegła ładnie przygotowana. Właśnie tutaj co do cegły, słuchajcie, wpadłem na taki genialny pomysł. Tutaj tak to średnio wygląda, nie podoba mi się to. I wymyśliłem sobie, że tu wzdłuż, po całym obwodzie pójdzie LED. Przyjdzie taka listwa maskująca i to będzie pięknie podświetlona cegła. Co ty myślisz, można o tym? Tym bardziej, że LED jest. Ale w którym miejscu LED? No tu dookoła, cała ta rama będzie podświetlona. Tu będzie taka specjalna listwa. Ale gdzie będzie LED? Tutaj? Nie, no tu na tym karton gipsie. I to będzie no, tak ładnie podświetlone. Tutaj, w tej części, a nie tutaj. No. I tu będzie taka, wiesz, tu będzie taka maskownica szersza, że ona będzie, to nie będzie widać tam tych flaków wszystkich. I ładnie będzie to wyglądało. No i co teraz z lustrem? Nie podświetlona. No tu to lustro już średnio pasuje. Nie pasuje ci, no. Tu by pasowało, ale inne takie zdecydowanie. Pod cegłę. Takie cienko, w cienkiej ramie takie. Właśnie ja bym widział w takim obrazie jakby. Tak? Mamy różne wizje. No to ja mam inną wizję. Taki cienki, jak mam tamto lustro, które stoi w pokoju. A w takiej ramce myślisz? Takie no, cieniutkie? Takiej już zupełnie minimalistycznej. A to właśnie, to ta też jest minimalistyczna, ta srebrna. Na wprost to widzisz taką cieniutką ramkę. No ale tu chodzi też o kształt, nie? Żeby bardziej odsłonić cegłę, tak? No nie wiem, ja tu bym widział zupełnie, ja wam pokażę kiedyś jakieś zdjęcie, znajdę w internecie, to wam pokażę, co ja bym tu widział. No ty masz zawsze, dobry gust, wyczucie. Dobra, wyczucie smaku. Idziemy. Idziemy i będziemy rozkminiać, co tutaj za lustro. No i tak się ostatecznie rozpadało. Na termometrze, jak widzieliście, 6 stopni w aplikacji. Tu pokazuje całe 5. Śniegu już praktycznie, jakieś resztki, gdzie nigdzie wszystko się zmyje, spłucze. No i też nawet dobrze, bo tak to by tylko zalegało i jeszcze ślisko by było, ktoś by mógł się wywalić na tym. A tak to przynajmniej będzie czarno, sucho i może deszczowo, co najwyżej. Także święta chyba zapowiadają się czarne w tym roku. Nie? Zobaczymy. No niby w górach śnieg ma się utrzymać, no ale wiesz, góry, a tu reszta. Ale to jest taka norma, nie? Że przychodzą święta, robią się czarne, przychodzi Wielkanoc, będzie biała. A tym bardziej, że w przyszłym roku Wielkanoc pod koniec marca, no to już, że tak powiem, zagwarantowane śniegi i chłód i w ogóle. Tak, Marzena suszy makaron. Wszystko przygotowane. Za chwilę będzie krojone. A tu proszę bardzo. Zmieniła się dekoracja. Mianowicie wypadł ten znicz i wpadł nowy znicz w wieńcu, który był tak usilnie poszukiwany. A oto nasz jelonek, który jest no w lekkim stanie, ale nie widać tego. Powiem ci, to bardzo ładnie wygląda w tym tutaj wieńcu, nie? Można tam widzieć, jeszcze coś próbuję zaświecić. Nie, zaświeciłam gwiazdeczki, żeby było już tak... A coś ci chyba chłodno jest, bo tak widzę... No nie, tak sobie założyłam, no wciąż. Bo jak robiłam makaron, było mi znowu za ciepło, zdjęłam. Znowu teraz tak chwilę przerwy i mi chłodno się zrobiło, także... No, rzucam i zrzucam. Narzucam i zrzucam, za chwilę będzie krojony makaronik. Tu już widzę, Marzenka zmieniła na 11 grudnia. Tak, Marzena suszy makaron. Wszystko przygotowane, za chwilę będzie krojone. A tu proszę bardzo, zmieniła się dekoracja. Mianowicie
wypadł ten znicz i wpadł nowy znicz w wieńcu, który był tak usilnie poszukiwany. A oto nasz jelonek, który jest no, w lekkim stanie, ale nie widać tego. Powiem ci, to bardzo ładnie wygląda w tym tutaj wieńcu, nie? Bardzo ładnie. Można tam widzieć, jeszcze coś próbuje zaświecić. Nie, zaświeciłam gwiazdeczki, żeby było już tak... A coś ci chyba chłodno jest, bo tak widzę... No nie, tak sobie założono wciąż. Bo jak robiłam makaron, było mi znowu za ciepło, zdjęłam. Znowu teraz tak chwilę przerwę i mi chłodno się zrobiło, także... No, rzucam i zrzucam. Znaczy, narzucam i zrzucam. Za chwilę będzie krojony makaronik. Tu już widzę, Marzenka zmieniła na 11 grudnia. I Marzenka teraz przekłada się, bo tak kupiłeś. No wczoraj kupiłem, uzupełniłem naprawdę zapas. Muszę czekoladowe najlepsze. Tak? Mhm. No to dawaj, także po jednym wpadnie. A może tu już tak świątecznie będzie szyszki przy tym? Tak? Nie wiem. Można, tylko gdzie jest pokrywa z tego? No właśnie nie, gdzie jest ta pokrywka z tego? No, z taką czerwoną tą. Kokardą była, nie? Ja to lubię czasami coś słodkiego, a w środku takie ostre nadzieje, nie? Alkoholowe. Chlupa. Dobra, to ja za chwilę biorę to jeszcze, nie wiem, chociaż... Już trzecia dzisiaj była kawa, to chyba nie. Prędzej herbatkę. Nie, robię herbatkę. Herbatka zimowa będzie idealna na dzisiejszy wieczór. W ogóle zmieniłem programator na balkonie, bo słuchajcie, wczoraj w pół do pierwszej, w nocy już praktycznie dzisiaj, a tu dalej świeci, nie? Dopiero zapraszamy potem tylko. Na vloga. Tak, zapraszamy na vloga. Informacja była w poprzedniej kafelce. I Marzenka teraz przekłada się, bo tak kupiłeś. No wczoraj kupiłem, uzupełniłem naprawdę zapas. Muszę czekoladowe najlepsze. Tak? Mhm. No to dawaj, także po jednym wpadnie, a może tu już tak świątecznie będzie szyszki przy tym? Tak? Nie wiem. Nie, można, tylko gdzie jest pokrywa z tego? No właśnie nie, gdzie jest ta pokrywka z tego? No, z taką czerwoną tą. Kokardą była, nie? Ja to lubię czasami coś słodkiego, a w środku takie ostre nadzieje, nie? Alkoholowe. Chlupa. Dobra. To ja za chwilę biorę to jeszcze, nie wiem, chociaż już trzecia dzisiaj była kawa, to chyba nie. Prędzej herbatkę. Nie robię herbatkę, herbatka zimowa będzie idealna na dzisiejszy wieczór. W ogóle zmieniłem programator na balkonie, bo słuchajcie, wczoraj w pół do pierwszej, w nocy już praktycznie dzisiaj, a tu dalej świeci, nie? Dopiero potem tylko. Zapraszamy na vloga. Tak, zapraszamy na vloga. Informacja była w poprzedniej kafelce. I Marzenka teraz przekłada się, bo tak kupiłeś. No wczoraj kupiłem, uzupełniłem naprawdę zapas. Muszę czekoladowe najlepsze. Tak? Mhm. No to dawaj, także po jednym. Po jednym wpadnie, a może tu już tak świątecznie będzie szyszki przy tym? Tak? Nie wiem. Nie, można, tylko gdzie jest pokrywa z tego? No właśnie nie, gdzie jest ta pokrywka z tego? No, z taką czerwoną tą. Kokardą była, nie? Ja to lubię czasami coś słodkiego, a w środku takie ostre nadzieje, nie? Alkoholowe. Chlupa. Dobra, to ja za chwilę biorę to jeszcze, nie wiem, chociaż już trzecia dzisiaj była kawa, to chyba nie. Prędzej herbatkę. Nie, robię herbatkę, herbatka zimowa będzie idealna na dzisiejszy wieczór. W ogóle zmieniłem programator na balkonie, bo słuchajcie, wczoraj w pół do pierwszej, w nocy już praktycznie dzisiaj, a tu dalej świeci, nie? Dopiero potem tylko. Zapraszamy na vloga. Tak, zapraszamy na vloga. Informacja była w poprzedniej kafelce. Już przegrane pliki do jutrzejszego daily vloga. Marzenka się zabrała za makaronik. No ale wiesz, co jeszcze musimy zrobić? I nie mam na myśli kolacji. Przygotowałem sobie, słuchajcie, tą wędlinę, bo trzeba zjeść. Niektóre już są takie końcóweczki, więc na kawałeczki. Kalendarz adwentowy, ale dzisiaj ja otwieram. No, dlaczego tak się dopomina, nie? No jak? To czekaj, skroję sobie tylko... Tu muzyczka w tle leci z YouTube'ów. Panowie, proszę bardzo, Róbcio siedzi, balansuje, George gdzieś uciekł, a tam jest ten łobuz. Widzicie go? O, proszę, George'uś. I no, co byś się tam nie zlał, George? No, tak, ja jestem, można powiedzieć, odpowiednio ubrany, vlog masowy, chociaż włosy lekko, wiecie, zaczesane. Idę w takim razie do... Dobra, już jestem. I takie, słuchajcie, małe wyjaśnienie, bo są osoby, które myślą, że to jest kalendarz damski, że te zapachy wszystkie są damskie. Otóż muszę was wyprowadzić z błędu. To jest unisex. Tu są zapachy zarówno damskie, jak i męskie. Także trzeba by się było trochę zorientować. A potem, że tak powiem, się angażować w jakieś większe dyskusje gdzieś tam w internetach. To jak to jest unisex, to może coś będzie dla mnie dzisiaj.
Ale chwila dzisiaj jest moja, nie okienko. Który dzisiaj jest? 11. 11? Racja, bo ja tam otwierałam, a ty tutaj. Dobra. Tak, także tu są zapachy i męskie, i damskie, i męsko-damskie. A jeszcze do tego te zapachy można ze sobą mieszać. Tak, proszę bardzo. Okno zacne. Nie otworzę. Dobra, to otwórz ty. No otwórz. Nie. Ale ja ci pozwolę. Absolutnie nie. No to muszę kamerę ci dać, no. No to proszę. Proszę bardzo. No pokaż 11. Ja już wiem, co to będzie. Dobra. Ty miałeś krem, nie ostatnio. To będzie jakiś żel albo coś takiego. Może pod prysznic coś, wiesz? Jakiś zapach. No to już bardziej damski będzie. Proszę bardzo. A nie, to nie jest powiedziane, że damski. A no co to wiem. W ogóle jest? Body and hand wash. No. Aha. Czyli do mycia. No do mycia, do kąpieli. Mm. No ja szczerze mówiąc nie używam takich. Ja mam swoje zapachy. Sea salt, no to jest bardzo uniwersalne. To ty też, ale... to jest... I przede wszystkim... Ale ja w ogóle co nie się komu podoba, nie? Bo... Mi to jest takie... Nie no. Kurde, wiesz, co mi się to kojarzy? No przecież taki zapach miałeś chyba nawet. Nie, mi się to kojarzy z takim... jak byłem dzieckiem. Mm. Do kąpieli. Tak. Mydło szare. O, dzięki. To może dzisiaj w szarym kupałeś? Nie kąpałam w szarym, człowieku. Zobacz, to jest komplet. Ostatnio ja wyciągnęłam taki właśnie, kremik. Czyli marzyna lepiej. Także mamy komplet. Mnie nie widać, czy ciebie? No ciebie widać. A, ty to masz ja sobie kalendarzowe. Że jak Marzenka już miała krem, to dostanie do tego żel do kąpania, do mycia ciała. Do kąpieli, tak. Będzie miała komplecik, zestaw. Proszę bardzo. Dobrze, dziękować. No. A ty mi jutro dasz jakiś zapaszek, jak będzie. No uważaj, zależy. Jak mi się spodoba, to ci nie dam. 11. Matko, ty jutro okienko i w połowie jesteśmy. Jak no, ten czas połowie. Leci. A wiesz, że ja jeszcze nie mam ostatniego okienka. A wiesz, że jestem w czarnej pokrzywie? W czarnym lesie? Tak. Tak? Nawet choinki nie mamy w tym roku jeszcze. No właśnie, nawet nie mamy choinki. Słuchajcie, ja idę choinkę do weekendu zrobić. Musimy zrobić choinkę, słuchajcie, bo po prostu to było o pomstę do nieba. To po prostu bardzo, bardzo się to ślimaczy. Ale zanim zrobimy choinkę, chociaż jedna zmienimy stoi, zasłony, Marku. Tak, koniecznie. Także ja muszę zdjąć tamtą, bo jedna mi tutaj brakuje. Zasłona, tymczasem ja wracam do... A ja wracam do krojenia makaronu. Jeszcze zostały mi 3 placuszki. Potem będę go suszyła na taki... No widzieliście... Suchy wiór. Na blaszce, blasze z piekarnika. Muszą się bardzo dobrze wysuszyć te niteczki. Oczywiście taki swojski makaron ja robię troszeczkę grubszy. To nie są takie niteczki, wiecie, na zasadzie, że bardzo cieniutkie. Będzie hejt. Ale czasami jak się wiecie, popatrzcie, jak się czasami zrobi, to i cieniutkie wyjdzie. Z tego wyszło co najmniej 10 zrobić, Marzenko. Tak, no to każdy robi jak mu tam pasuje, a chyba, że nie robi, to nie ma problemu z tym. Nie, a jeżeli ktoś chce zrobić, to przepis znajdzie oczywiście u nas. Już jest w wyróżnionych relacjach. O, proszę bardzo, no to robimy. Święta. Także zapraszamy na wyróżnioną relację święta z Marzeną i Markiem. Tam pojawiają się sukcesywnie przepisy, te, które mieliśmy już w tamtym roku. A w tym roku, słuchajcie, jutro będą Katarzynki. To już też taki świąteczny przepis. Nie wiem, Marek. No bo to zależy od formy. Jest, ale nie formy, wiecie, marzymy tylko foremki. O. Mojej formy też. Ale właśnie podsyłacie i tu wam też bardzo serdecznie dziękuję. No widzicie, co to wiedza czyjaś, można się zawsze nauczyć i podzielić tą wiedzą, bo zastanawiałam się nad tym, dlaczego akurat Katarzynki są Katarzynkami, a nie Zośkami i innymi tam jadziami. No więc podsyłacie informację, że Katarzyna to była córka piekarza, który wypiekał pierniki. No i pewnego dnia tam on zachorował, ona go zastąpiła, bardzo dobrze znała procedurę, czy tam recepturę, może o tak, recepturę na ciasto, ale... No chyba jakiś psikus, może taka jakaś, wiecie, jakiś chochlik no ale że Kasia była Katarzyna, była bardzo zaradna, stwierdziła, że wzięła sobie wzięła sobie takie okrągłe jakieś, wiecie... garnuszek. No garnuszek, no a jaki miał być garnuszek, wzięła garnuszek i wykroiła kółeczka. Ale kółeczka położyła za blisko siebie i w czasie wypiekania kółeczka się skleiły i wyszło takie 6 takich kółeczek sklejonych. Sklejonych kółeczek. No i stąd też się wzięło. No to po co ci forma? Zrób jak Katarzynka, wytniemy kółeczka i będą. No ale wiesz, no to już, no można i by było, ale to już nie jest to, nie? Także już wiem, dlaczego Katarzynki są Katarzynkami.
No. I coś się dowiedziałam. Wam powiem, że Michasia nam tu teraz mówi w tle, że ona już o tym wiedziała, bo jej w szkole tak powiedziano, a nam w szkole takich historii jak nie opowiadano. A, przecież może źle słuchałeś? Nie, ja słuchałem bardzo uważnie, ale widocznie temat nie był podjęty, bo kiedyś w szkole się nie gadało na wszystkie tematy, tylko wszystko, wiesz, no, musiało być też systemowo. Teraz też się idzie. Także to już jest ustalone. Ja, słuchajcie, sobie zajadam tę kiełbaskę i wiecie, ona jest taka słonowa i mnie tak olśniło, wiesz, już ja zapomniałem? Nie. To nie jest piwo, to nie jest wino, to nie jest alkoholowe. To jest, słuchajcie, kwas chlebowy. Pyszny. Zostało mi jeszcze jakieś niecałe pół butli. I teraz będzie taki. Pamiętasz te butelki? Bo za naszego dziecka nie było. A za jakiego dziecka? Tamtego. O, poszło. Dobra, to teraz sobie nalejemy pysznego kwasu chlebowego i kroimy makaron. No i widzisz, wyrównasz sobie, tak? Nie będzie... Już nie będzie mi tak słono. Realizacja słoności będzie. A tobie nalać kwasu chlebowego? Nie, ja dziękuję. No i szkoda, bardzo dobrze. No właśnie, wiem, że się cieszysz, bo będzie więcej dla ciebie. No jak? Dobra, leję. A, co tam? Zobacz, jaki piękny kolor i smak.